chciałabym Państwa serdecznie powitać na naszej konferencji prasowej, która dotyczy EWUSIA, czyli elektronicznego systemu weryfikacji uprawnień pacjentów. Tak? Bardzo się cieszę, że przybyły do mnie, nie zależało, żeby przybyły. Chciałabym przedstawić nasz zarząd, tak? Pan dyrektor Andrzej Zakrzewski. Pani naczelnik Wydziału Spraw Świadczeniobiorców, czyli Wydziału Spraw Pacjentów, pani Katarzyna Kowalczyk. I Przemysław Urbanowicz, osoba odpowiedzialna u nas za koordynację właśnie nowego systemu EWUS. Chciałabym teraz zaprezentować Państwu krótką prezentację na ten temat, po to, żebyśmy opowiedzieli sobie, na czym to polega EWUS i jak przebiegają testy w naszym województwie, ponieważ testujemy już ten system u świadczeniodawców, którzy byli chętni ten system u siebie przetestować. Proszę Państwa, co to jest EWUS? EWUS jest to elektroniczny system weryfikacji uprawnień pacjentów i doświadczeń zdrowotnych finansowany przez NFZ. Zmiana nastąpiła poprzez nowelizację ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Oznacza to, że od 1 stycznia przyszłego roku każda osoba udająca się do lekarza będzie mogła potwierdzić na bieżąco swoje prawo do świadczeń w szpitalu, w przychodni czy w gabinecie lekarza bez konieczności przedstawiania innych dodatkowych dokumentów. Proszę Państwa, to jest ogromna zmiana, to co tutaj w tej świadczeń, ponieważ ta miła nazwa, czyli zdrobnienie od żeńskiego imienia Ewa, to jest, proszę Państwa, możliwość sprawdzania ubezpieczenia zdrowotnego, która była obiecana od 12 lat. Nie wiem, czy Państwo zdajecie sobie sprawę, że jak schodził system kas chorych w roku 1999, to już wtedy było założenie, że będzie taka weryfikacja jakby online. Ale niestety nie byliśmy gotowi wtedy jako państwo, bo nie było tych badanych, nie było elektroniki. Ci, którzy leczą, czyli szpitale, czyli poradnie, nie mieli systemów komputerowych, nie było łączy internetowych, to nie było niczego, co pozwala, że tak powiem, wprowadzić taki system. W tej chwili jesteśmy znacznie bardziej przygotowani i najważniejsze dwa korzyści zostały przez Panią Magdę Państwu przekazane. Pierwsza korzyść to jest korzyść, że tak powiem, ze strony pacjenta. Pacjent przestaje mieć obowiązek noszenia ze sobą czegoś, tak? Docelowo, zresztą jest taki plan, ale to o tym dzisiaj nie rozmawiamy, no, ma być to karta czy skrzyżowanie karty z dowodem osobistym, ale to jest przyszłość, tak? Natomiast na dzień dzisiejszy ten system już nie wymaga od pacjenta noszenia ze sobą dokumentów, tak? Oświadczenie jest wystarczającym dokumentem, że pacjent uzyskał oświadczenie bezpłatnie, proszę Państwa. To jest bardzo ważne, tak? Bo do tej pory był problem. Jak pacjent nie miał dokumentu, to się pojawiały problemy płacenia. Druga sprawa, to jest problem zdjęty z głowy świadczeniodawcą, no bo jeżeli ktoś wykonuje swoją pracę w jakiś tam sposób, tak powiem, dobry, czyli rzetelny, to należy mu się zapłacić. Do tej pory był problem w momencie, kiedy pacjent był nieubezpieczony, no bo się udzielało świadczenia dla nieubezpieczonego, ten nieubezpieczony przyjął świadczenie i poszedł, tak? Nie było go już, nie było kogo obciążyć. W tej chwili opłata się należy, opłata jest przekazywana. Całość tej pracy, proszę Państwa, przyjmuje instytucja administracyjna, jaką jest NFZ. I tak naprawdę to jest ten drugi wielki zysk dla tego całego systemu.